W Śmiglu podsumowano projekt Lokalne Grupy Działania, który zaktywizował młodzież z terenu gminy. Nauczył ich też zasad wolontariatu, otwartości na potrzeby innych i zaangażowania w ich sprawy. Pomysłodawcą było Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych INGA. Jest to projekt gminy, na który udało nam się pozyskać dofinansowanie z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich w kwocie ponad 70 tysięcy i z gminy Śmigiel ponad 7 tysięcy złotych. W ramach tego projektu 50 uczniów z gimnazjum w Bronikowie, Starej Przysiece II, Starym Bojanowie i Śmiglu przystąpiło do projektu, który miał na celu wyposażenie młodzieży w wiedzę, umiejętności bycia liderem lokalnym. Z tego tytułu były też szkolenia, wyjazdy studyjne, ale efekt końcowy jest taki, że młodzież przez ostatnie kilka miesięcy realizowała oddolne inicjatywy na terenie swoich miejscowości, w których to oni byli pomysłodawcami. Podsumowanie projektu było okazją do zaprezentowania aktywności młodzieży z gimnazjów z Bronikowa, Starej Przysieki II, Starego Bojanowa i Śmigla. Tutaj obecni rodzice, jak i też dyrektorzy szkół mają powód do tego, żeby być dumni z swoich uczniów. Poświęcili swój wolny czas, ale pomysły były bardzo fajne i bardzo zróżnicowane. Zaadresowali zarówno do dzieci, do matek młodych, jak i też do seniorów. Tak więc mówię, przepływ bardzo szeroki, a dziś właśnie jest okazja, żeby się bezpośrednio z tym zapoznać. Młodzież miała trudne zadanie, bo do realizacji swoich pomysłów musiała poszukać partnerów. Uczniowie ze Starej Przysieki II zorganizowali warsztaty pod hasłem Strefa Spędzania Wolnego Czasu. Młodzież ze Starego Bojanowa postawiła na seniorów. Gimnazjaliści ze Śmigla zorganizowali grę miejską, a uczniowie z Bronikowa warsztaty Być kobietą, być kobietą. Uczestnicy projektu otrzymali podziękowania, dyplomy i statuetki. Przedsięwzięcie dofinansowane było przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz przez gminę Śmigiel. Honorowy patronat sprawowała burmistrz Małgorzata Adamczak.